Jeden z poetów przeklętych, Rafał Wojaczek, umarł tak jak żył, a jego pogrzeb zakończył się poważnym skandalem. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o Rafale Wojaczku, a właściwie jego śmierci i pogrzebie. Rafał Wojaczek odurzał się alkoholem i innymi środkami właściwie jeszcze od czasów szkolnych. Ze względów finansowych korzystał najczęściej z najbardziej tanich możliwości. Kiedy oblewał swoją pierwszą książkę, to pito wódkę i wino patykiem pisane, czyli tak zwane jabole. Oczywiście Rafał miał także ze sobą substytuty, które najbardziej lubił, czyli wodę brzozową i spirytus salicylowy. Przyjmował też duże dawki środków psychotropowych i co gorsza, mieszał je z bardzo kiepskim alkoholem. Z tego powodu czasami zachowywał się wręcz niepoczytalnie. No i w maju 1965 roku trafił na 2 tygodnie do kliniki psychiatrycznej. O dziwo, szybko się tam zaklimatyzował i co więcej, stwierdził nawet po wyjściu, że szpital psychiatryczny jest doskonałym miejscem na odzyskanie równowagi psychicznej. Stwierdził, że jest to miejsce zupełnie odmienne od innych. Co więcej, to, że nie ma klamek i okna są zakratowane, wcale mu nie przeszkadzało. Bardziej interesowało go to, że w tym szpitalu spotkał wielu innych wizjonerów, z którymi się doskonale dogadywał. Niestety, na dłuższą metę kuracja nie przyniosła żadnych efektów. W jego psychice zachodziły coraz większe zmiany i większość jego znajomych uważała, że zachowuje się kompletnie niepoczytalnie. Natomiast niektórzy twierdzili, że po prostu takie zachowanie jest konsekwencją jego naturalnej postawy życiowej. Dla przykładu, wysyłał swoim znajomym swoją fotografię, gdzie na czole wykaligrafował INRI. Najwyraźniej chciał się upodobnić do Chrystusa i co więcej, inni uważali, że tak naprawdę to już dawno uważał się za Chrystusa, tyle że go nikt wcześniej nie rozpoznał. Messiah! I'm not the Messiah! I say you are Lord and I should know, I followed a few! Hail Messiah! Publicznie twierdził, że śmierć go nie interesuje, natomiast interesuje go sam proces umierania. Dlatego sporadycznie podejmował próby samobójcze, chcąc jak najbliżej przybliżyć się do granicy, za którą już nie będzie miał odwrotu. Chorobliwie dążył do śmierci, nawet swój własny pokój, w którym mieszkał, upodobnił do domu pogrzebowego. Był bardzo ciemny, z boku były tylko boczne światełka, a po środku na katafalku stała trumna, której używał jako łóżka. Wreszcie nie mógł już pisać i wtedy przed kolejny atak depresji. 10 maja 1971 roku sporządził listę środków, których zamierzał zażyć. Zażył 6 różnych środków psychotropowych, po czym popił to alkoholem, zapadł w sen i nie odzyskał już przytomności. A jego pogrzeb miał się zakończyć dużym skandalem. Skandalem rodzinnym zresztą. Został pochowany 2 dni później na cmentarzu Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. Cóż, jak przystało na pogrzeb poety skandalisty, ta uroczystość stała się przyczyną różnych kontrowersji wśród jej uczestników. Kiedy przyszło do złożenia zwłok, to okazało się, że trumna nie mieści się do grobu, bo Rafał był bardzo wysoki, a grób był standardowej wielkości. Wtedy nerwowo nie wytrzymał brat poety Piotr, który zachowywał się w taki sposób, jakby chciał całą uroczystość mieć jak najszybciej z głowy. Zaczął trumnę kopać, a potem zaczął na niej skakać, tak by wepchnąć ją do grobu. Wywołało to duże oburzenie uczestników tej uroczystości. Ostatecznie mogiłę poszerzono za pomocą kilku żałobników i trumna z ciałem poety spoczęła w grobie. Natomiast oddzielną sensację wywołał pochód wdów po Rafale Wojaczku. Jak wspominała siostra poety, była to pierwsza uroczystość pogrzebowa, na którym widziała tyle byłych narzeczonych zmarłego. Nie szło ona jednak w kondukcie, gdyż tam kroczyła na honorowym miejscu legalna żona, aczkolwiek rozwiedziona już. Były narzeczone schroniły się pod okolicznymi drzewami, trzymając w rękach lilie, ewentualnie jakieś inne kwiaty. Co więcej, wszystkie, że nie płakały, tak jakby opłakiwały swojego niewiernego kochanka. Wreszcie doszły między sobą do porozumienia i kolejno podeszły do grobu. Najwyraźniej ustaliły hierarchię, która z nich była ważniejsza, a która mniej ważna. W chwili śmierci Wojaczek miał niespełna 26 lat, a przez następne lata ukazywały się jego kolejne tomiki poetyckie, które łącznie osiągnęły nakład ponad 50 000 egzemplarzy. Dzisiaj poeta jest legendą Wrocławia, aczkolwiek w rodzinnym Mikołowie nie jest specjalnie mile wspominany, a dyrekcja jego liceum wcale się nie przyznaje do takiego ucznia. Z okazji rocznicy urodzin lub śmierci, lub zaduszek, wielbiciele poety odwiedzają jego grób, pozostawiając tam to, co najbardziej Wojaczek by lubił, czyli monety, kieliszki po wódce, puste butelki. Pojawiają się też damskie pończochy.
Więcej o Rafale Wujaczku znajdziecie w mojej książce PRL Kartki z kalendarza. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!